Pierwszy wrześniowy kulturalny rozkład jazdy na portalu WLC.pl. Program, trzeci sezon programu, tak to trzeba nazwać, rozpoczyna się właśnie teraz. Bardzo mnie cieszy, że jednym z gości, który nie jest po raz pierwszy gościem portalu, miał przyjemność też coś na tym portalu już też podziałać. Kevin Fijałkowski, który jest coraz bardziej rozpoznawalny, nie tylko przez tatuaże, bo nawet ostatnio chyba jak się widzieliśmy, to chyba nie miałeś tej dziary tutaj po prawej. Także nawet tu są zmiany u ciebie. Trochę, nie? Ale... Słuchaj, Kevin, zrobimy tak, że zrzucimy na kamery, że to poszerza telewizja, nawet internetowa, także ja wiem, co mówię. Okej, podrzuciłeś mi jakiś czas temu swój nowy teledysk, kawałek, link do YouTube'a poszedł w ruch. Nie ukrywam, że troszkę później jakby odpisałem, ponieważ tam musiałem go sobie też trochę przetrawić. Ale ja o takich rzeczach nie zapominam, czyli gdzieś tam może nie od razu, nie za 5 minut, ale prędzej czy później pojawia się u mnie kwestia odpowiedzi na rzecz, którą mi ktoś zaproponuje i wrzuci. I zrobiłem to kilkukrotnie, a to się rzadko zdarza u mnie. Bo nawet jak mi się coś podoba, to w pewnym momencie po prostu gdzieś tam wracam za jakiś czas do tego. A tutaj zrobiłem sobie po prostu replay 10-krotny. Także jak przybyło wyświetleń, to dołożyłem swoją cząstkę na pewno. Wszystkie 400 jest twoje. Te zera są moje. Ale zobaczyłem tą mieszaninę różnych rzeczy, które znam z dawnych lat. Gdy czy hip-hop, czy bardziej może rap był mi jeszcze nie tak znany, ale gdzieś tam się posiłkowałem rzeczami, które były wtedy aktualne. Są motywy nowe, są rzeczy, które wpadają w ucho i które możemy też kojarzyć z różnych produkcji może w 2020 roku bardziej też, ale no w tych najnowszych produkcjach. Czy ty jesteś zadowolony z tego, co wyszło spod twojego pióra i w ogóle z całego teledysku? Bardzo, to znaczy wiesz co, teledysk to jest tam kwestia sporna, akurat miał być w takim klimacie, więc w porządku, chodzi o piosenkę, no tak najbardziej, nie? W sensie, wiesz co, ja też przez długi czas nie nagrywałem, ale to było też spowodowane kwestiami prywatnymi, ja też po prostu musiałem ogarnąć, wiesz, matura, szkoła, praca i tak jasna dalej, sprawa. Studia. Ale w międzyczasie oczywiście jestem fanem po prostu muzyki. Mhm. I tak jak rozmawialiśmy, zacząłem zauważać tendencję, że rap i ogólnie cykacze, tak. na których opierali się raperzy w ostatnich czasach, był po prostu, no już się przejadł. No jakby teraz troszeczkę wszedł drill z UK, ale to mimo wszystko wydaje mi się poboczny temat, ale jakby ten główny nurt jest wypychany przez powracające stare brzmienia. Jakby wydaje mi się, że artyści coraz bardziej eksperymentują i wracają do starych rzeczy. I to może być taka po prostu tendencja, że teraz jakby więcej słuchaczy jest stęsknionych za... Czyli również ja jestem stęskniony za starymi brzmieniami, stąd też taka trochę zmiana stylu w tym temacie i myślę, że trochę dłużej sobie na tym podryfuję. Nie? To jest dobra zmiana. Jeżeli komuś się kojarzy to sformułowanie jakoś negatywnie, to w tym przypadku jak najbardziej powinno pozytywnie, chociażby z tego względu, że rzeczywiście... Wiesz co, ja jestem wielkim fanem Run DMC i zobaczyłem tam... Nie tylko w samym teledysku, ale to może być przypadek. Możesz mi zaraz powiedzieć, że nie przypadek, bo Run DMC to jest petarda i potęga, ale zobaczyłem też klimat związany z właśnie tym przełomem lat 80. i 90. trochę w samym teledysku też. Więc nie wiem, na ile to był zabieg, który miał też trochę odzorowywać rzeczy, które były, nie tylko w samej muzie, ale no udało się to zrobić. Muszę przyznać, że naprawdę oglądając teledysk, słuchając tej muzy, miałem wrażenie, że mam do czynienia z kimś bardzo rasowym i kimś, kto naprawdę na stałe już się wrył w ten świat tworzenia przede wszystkim rapu tutaj. Podesłałem nawet w dwa miejsca i o tych recenzjach też ci zaraz powiem. Super. Wiesz co, tak, no to był celowy zabieg. Ja
Wiesz, tworząc kawałek, miałem na myśli kawałek, wiesz, z lat 90. Mm-hmm. W tym sensie, nie? Wiadomo, że w takich latach już nie żyjemy, ale chciałem wrócić do tego klimatu, nie tylko muzycznie, ale też jakby zrobić taką otoczkę, między innymi dzięki temu klipowi, żeby wydawało się, że jednak to jest z tamtych czasów i jest to muzyka ostrzejsza. A propos Run DMC, nie wzorowałem się na tym, aczkolwiek, wiesz, ja też jestem trochę, że tak powiem, dziwną personą ze względu na to, że ja dużo klasyków nie znam na przykład. Okej. Okay. Jakby, wiesz, miło mi, że mówisz, że porównujesz mnie do takich person, ale jakby, wiesz, ja dużej części klasyków nie znam, a wzoruję się na tym, co gdzieś tam słyszę po łebkach, co ktoś mi poleci i tak dalej. Szukam też na własną rękę. Ja na przykład też bardzo się jaram brzmieniami, które wychodzą z dzisiejszych czasów, od dzisiejszych artystów, tak, być może mniej znanych, ale w podobnym klimacie, nie? Jakby nie wracam trochę do tego, co było, bo aktualnie nie mam takiej potrzeby, jeżeli znajdzie mi taka potrzeba, wiesz, też nie rozumiem takiego gadania, że ej, ty tego nie znasz, musisz to znać. No, nie ma czegoś nie takiego. Muszę, nie ma takiego. Są klasyki, które wypada znać, ale nie trzeba ich znać, bo jeżeli będę czuł się przygotowany i będę miał taką potrzebę, to sobie się z nimi zapoznam. Aczkolwiek tak jak mówię, też biorę sobie przykład z twórców, którzy używają tego typu brzmień w dzisiejszych czasach, nie wiem, J.I.D. na przykład. Mm-hmm. Ostatnio wyszedł fajny gościu, Astma, nie wiem czy kojarzysz, on... Nie, to muszę się zapoznać. W okolicach, kiedy był ten nieszczęsny strajk kobiet, tam troszeczkę wcześniej on wydał kawałek, który niesamowicie przypomina Magika z Paktofoniki. No to naprawdę jestem zafascynowany. A pod względem tekstu bardziej, czy dykcji, czy śpiewu, czy czegoś takiego? Jakbyś pomyślałbyś, ej, Magik. A, tak nie, nie wiem, no tak to po prostu wygląda. Nie chodzi mi może o nie tyle teksty, co bardziej chyba flow. Okej. Okay. Takie lekkie przeciąganie. Otaczka. Totalny Magik, ale mówię, no świetna sprawa. I to też jest powrót do, wiesz, do wcześniejszych czasów, ale jest to naprawdę świeża osoba, nie? Bardziej na tej płaszczyźnie się tutaj opierałem, ale no... Chciałem być, nie wiem, ostry, chciałem zrobić ten kawałek tak, że tak powiem, surowo, nie? Jakby jaram się takim surowym klimatem, takim tłustym, z chrupiącą skórką. Pozdrawiamy wszystkich fanów KFC. To słychać w tej piosence. Ja tylko jestem ciekaw, co będzie dalej, wiesz, bo jak ktoś popełnia w tym przypadku pozytywną taką rzecz, to fajnie by było jakby po tym powiedzeniu A powiedzieć dalej sobie, ale też osobom, które mają potencjalnie cię słuchać i tego, co tworzysz, aby coś im jeszcze zaproponować, bo żeby to tak nie było, jak już trochę o nomenklaturze jedzeniowej mówiliśmy, że coś jest z chrupiącą skórką, no to fajnie by było, żeby pod spodem też dalej była ta warstwa zjadliwa. I czy ty jeszcze masz dalej jakieś pomysły na rozszerzenie tego projektu, czy to jest na razie tylko jednorazowa akcja z twojej strony? Wiesz co, tak jak mówisz, jednak fajnie jakby to mięsko jeszcze było doprawione pod tą chrupiącą warstwą, słabe jak było surowe. Paradoksalnie do muzyki, którą tak teraz chciałbym tworzyć. Aktualnie, wiesz co, nie miałem wizji na dalsze rzeczy, nie planuję większego projektu, aczkolwiek jeżeli chodzi o stylistykę, na której chciałbym się opierać, jak najbardziej chciałbym się opierać na takiej, tylko że też zauważam, nawet, no nie ukrywajmy, bity pochodzą z YouTube'a, jakby jesteśmy na podziemnej płaszczyźnie, więc to nie jest nic specjalnego, okay, nie nic nowego. Ale masa też bitów albo beatmakerów, dzisiaj zwanych producentami, to też jest trochę nieporozumieniem. Też ci to przeszkadza? Tak, bo producent, beatmaker to nie jest producent. No nie jest. To jest różnica, ale to już... No to masa rzeczy jest bardzo podobna. Ja też nie chcę, wiesz, robić na siłę czegoś, żeby było bardzo powtarzalne, bo powtarzalność to jest niesamowita kula u nogi większości artystów zresztą. Także no fajnie byłoby pozostać w tym klimacie, ale też nauczyłem się jakby to mięsko na patelni bądź na grill sobie na spokojnie doprawiać, żeby po prostu potrzeba czasu, żeby coś wyszło coś dobrego, potrzeba czasu, nie trzeba, wiesz, to nie jest tak, że ja sobie usiądę na kiblu i napiszę kilka wersów, powiem okej, okay, to jest spoko, idę nagrywać, nie? Ja się muszę nad tym zastanowić, wiesz, pomyśleć, czy to jest faktycznie okej. Okay. Jak jest okej, okay, no to dalej działam i wychodzi z tego coś fajnego, jak nie, no to... Kiedyś miałem taki problem, że pisałem i od razu nagrywałem. Nie miałem taką potrzebę, nie wiem, od razu wyrzucenia tego, a to jest błąd, bo... Nie przespałeś się z tym. Tak, właśnie z czymś trzeba się przespać. Tak samo słyszałem, że chodzi o mix mastering, o osoby zajmujące się tym fachem,
Słyszałem, że szanujący się artysta zajmujący się mixmasteringiem robi to co najmniej 2 dni. Z muzyką może być podobnie, i też z pisaniem tekstów, że no jednak z tym, co napisz, trzeba się przespać, więc ja się z niczym nie spieszę w żadnym wypadku. W sumie, nie licząc tego kawałka, o którym rozmawiamy, to wcześniej taki poważny kawałek wyszedł może z pół roku wcześniej, także no jednak był to okres dłuższego czasu, ale wydaje mi się, że to wychodzi na dobre. Przejdę teraz do momentu, którym się wysypałeś przed wejściem na wizję, czyli twojej przeprowadzki do Bydgoszczy. O tym, po co się tam wybierasz, pewnie na końcu wspomnimy, bo to nie jest jakby też motywem przewodnim naszego spotkania, ale będziesz w fajnym muzycznym klimacie, albo Bydgoszcz kiedyś przynajmniej tak było, raperami stał. I w ogóle muzą tego typu gatunkową. Ja od razu mogę też ci polecić kwestię Radia Kultury, która jest audycji mojego serdecznego kolegi Łukasza Rutkowskiego, Azji, który bardzo chętnie, myślę, że też z tobą porozmawia, jak będziesz na miejscu i będziesz miał tam silną brygadę pod wezwaniem, bo projektów jest dużo, rzeczy pamiętam związanych właśnie z bydgoskimi składami też. To tak mi teraz przyszło do głowy, że warto też łączyć swoje jakby oceny, jakieś kwestie samej produkcji bitów, tekstów, bo to też jest ważne. Jak ty się w ogóle zapatrujesz, powiedz mi, na z jednej strony na jakąkolwiek współpracę, już nawet pomijając Bydgoszcz, gdziekolwiek, a na przykład, czy też jest czasami tak, że ty dostajesz jakieś info, że no dobra, no sobie tam rób i tak nic z tego nie wyjdzie. Wspomnieliśmy tutaj żartobliwie o hejterach przed wejściem na wizję. Czy ty zwracasz w ogóle na takie rzeczy uwagę? Czy to tak jest? Mówiąc, że nie zwracałbym cię okłamał, teraz będę, wiesz, udawał. Nie, powiedz, jak jest po prostu. Siebie jakiegoś luzaka na jasne. Siebie, wiadomo. To znaczy zwracam uwagę, ale wiesz, czytam i mówię, okej. Okay. Jakby odsuwam to, no bo bez sensu się nad tym zastanawiać, jakby naprawdę ktoś musi mieć niezwykle nudne życie, żeby być jadłem w klawiaturę. Spoko, w porządku. Tak samo na przykład nie rozumiem osób dających łapki w dół. Już nie mówię o swoim filmie, mówię ogólnie. Na przykład ostatnio oglądałem koncert Dawida Podsiadło z 2019 roku na PGE. Tak. Niesamowita rzecz i nie wiem, co tam robią łapki w dół. Jakby ja rozumiem, że artysty można nie lubić, ale... To pewnie dlatego. Wiesz, no właśnie tego nie rozumiem. A nikt się nie zastanawia, że na przykład Dawid Podsiadło wyprzedał, tak, PGE? Wiesz, nikt się nie zastanawia, że to też wymaga wiele pracy. Oczywiście. 95% osób postawiłbyś na scenie i stanęłaby po prostu. A propos takich akcji, bo mi się też skojarzyła jedna sprawa dotycząca właśnie koncertów. Na pewno śledziłeś opcję Taco Hemingwaya właśnie z Dawidem Podsiadło i wyprzedaż Stadionu Narodowego. I to jest coś, i teraz ja wymienię paru artystów, chcąc nie chcąc, lubić czy lubiąc czy nie lubiąc, ich po prostu znamy. Maryla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk świętej pamięci, który odszedł niedawno, nie wiem, zespół Czerwone Gitary, Czesław Niemen, czy zespół Jam, czy dajmy z różnych pokrojów muzycznych możemy mówić, Lady Punk, Perfect w najlepszych dla siebie latach, Varus Manx, nikt nie wyprzedał takiego stadionu na swój koncert. Przyszło dwóch kolesi, stosunkowo młodych, nie mówię, że niczego nie osiągnęli, bo bym skłamał, teraz ja bym skłamał, ale ludzie, którzy są, powiedzmy sobie szczerze, na samym początku swojej kariery jeszcze, to najlepsze czasy mają, moim zdaniem, zarówno Taco, jak i Dawid mają przed sobą i oni wyprzedają Narodowy. Czy myślisz, że najlepsze czasy mają nie tyle myślisz przed sobą, co w nich już może są. Czy już są, już, czy już aktualnie przebywają. Ale i w ogóle, jak taką informację zobaczyłeś, to co ty w ogóle sobie wtedy pomieszałeś w głowie? Co mi w ogóle zaskakuje rozwój, wiesz, muzyki rapowej. Tutaj teraz mówię o Taco Hemingwayu na taką skalę. Dla mnie tak. Przedanie stadionu, tak samo jak był ten kolektyw, co zrobił z Quebona Fide. Tak, to jest mocne. Jak to się stało, nie? Że, wiesz, z rapu, gdzie jeszcze z, nie wiem, z 6 lat temu... No, pewnie tak. To były, wiesz, jakieś kluby podwórkowe, ławka, piwo i tak dalej, a teraz to robi się na taką skalę. To jest fajne, to jest jak najbardziej w porządku. O jakości muzyki, no nie będę się wypowiadał. Akurat do Taco tutaj nic nie mam, jak najbardziej lubię i szanuję, ale no inni twórcy
będąc na swoim Monte Everestie, no odnoszę wrażenie, że są na pagórku tutaj na Wii. Niedaleko stąd. Ciężka sprawa. Wracając, jak się do tego odnoszę, wiesz co, wydaje mi się, że to też chodzi o słuchacza, nie? Jakby w dzisiejszych czasach, po pierwsze, słuchacz ma o wiele więcej dostępu do muzyki, także o wiele więcej osób niż w tamtych czasach może ich po prostu, nie wiem, poznać, załapać i tak dalej. Mamy internet, mamy YouTube, mamy Spotify'a, tak. I tak dalej. Więc gdzieś tam oni mogą o wiele więcej przyswoić tej muzyki. Dostęp do biletów, dostęp do miejsc, gdzie można grać te koncerty, no jakby cały rozwój tego biznesu. Czyli ty mówisz, do góry. Upatrujesz infrastrukturze i w dostępności po prostu, tak? Do takiej muzyki. Też w tym, że no nie ukrywajmy, nie wiem jak było we wcześniejszych czasach, ponieważ w nich nie żyłem, ty bardziej się należy wypowiedzieć. Dzisiaj słuchacz nie potrzebuje wiele. Dzisiaj słuchacz, słuchając muzyki, jakby wystarczy mu beat, wystarczy mu nie wiem, coś chwytliwego i on już buja głową. Nie mówię teraz o takim nie było. No tak, trochę coś w tym jest, co mówisz. Akurat Dawid Podsiadło był bardzo utalentowany. Tako, no nie wiem, myślę, że Dawid Podsiadło zrobił tam większe show niż tego. Tak, w ogóle tak słyszałem nawet, że Tako był po prostu niedysponowany. Ja bym raczej pod suchy chodzą, że był wczorajszy. No ja bym sobie odpuścił tę imprezę przed takim koncertem. Ja bym sobie nie pozwolił na przed takim dużym wydarzeniem. Tym bardziej, że mogłeś to zrobić zaraz po koncercie i wtedy mieć trzy razy większe szaleństwo by było pewnie po wyprzedanym narodowym. Ja byłem na Depeche Mode w 2013 roku. I nie ukrywam, że pojawiały się miejsca niektóre wolne. Znaczy, bo oczywiście była płyta, była zajęta większość stadionu, ale tak, żebym powiedział, że nie było gdzie szpilki wepchnąć, to nie. Także to tak już mogę sobie porównać gabarytowo ten sam stadion i ilość osób, która faktycznie była. Ciekawi mnie to właśnie, bo to może trochę jest tak, że po prostu teraz już nie potrzebujemy tego skomplikowanego riffu, tekstu, który ma, nie wiem, zdobyć 3 nagrody literackie. Trochę się to spłaszczyło, ale to nie oznacza, że to jest coś gorszego. Gorszego. Wiesz co, też pojęcie nie wiem, czegoś dobrego, ogólnie pojęcie dobre jest płynne. Tak samo jak pojęcie szczęścia dla człowieka, tak samo pojęcie, że coś jest dobre, to też jest, wiesz, pojęcie, którego nie da się ubrać, więc nawias masz dobre i koniec. A propos spłaszczenia muzyki, no jest to, znaczy ja to zauważyłem bardzo mocno chociażby na płaszczyźnie rapowej, ja głównie jakby to jest muzyka, na której się opieram, nie mówię, że nie słucham innych rzeczy, słucham masy rzeczy, choć akurat jak mówisz o kapelach rockowych bądź metalowych, ja bardziej chyba poszedłem w stronę rzeczy klubowych i tak dalej, ale to... Mhm. Też ma trochę wspólnego. Wracając na płaszczyznę rapową, no, jeżeli chodzi o spłaszczenie tekstów, czy to nie jest dobre, no jakby, wiesz, z jednej strony, jakbym miał sobie porównać takiego Taco Hemingwaya, który teksty miał przynajmniej wyborne, a nie wiem, czy zapoznałeś się może z twórczością Young Leosi. Tak. Myślę, że tak. Czekałem tego, co padnie i miałem kilka swoich propozycji w głowie. Walnąłeś ładnie. Rozumiesz. Walnąłeś między oczy. Szanuję. Jakby to, wiesz, nie hejtuję w tym wypadku, bo tak jak mówię, pojęcie, nie, no. że coś jest dobre, jest zmienne, ale wiesz, jednak... ja bym dodał jeszcze paru tam, nie wiem, na przykład jest piosenka Whiskey Haze Kaliego i Palucha i to jest... I tam jest taki fragment 40-stopniowa ruda jak Wayne Rooney. Nie? I to jest ogień. Ciężko jest. No jest wysoko, także jeżeli mówimy o takiej płaszczyźnie, jeżeli chodzi o teksty, no to tym bardziej świadczy chyba o słuchaczach, bo... Chyba no, tak. Jakby, no naprawdę, nie piłem Bacardi, ale po tych piosenkach nie mam ochoty tego spróbować. A nie lubisz? Aha, że już po prostu, okej. No, zbrzydło mi bardzo, no. Nie?
No, akurat nasz wywiad będzie emitowany w weekend, więc Anusz, ktoś będzie mógł sobie spróbować Bacardi. No tylko i wyłącznie do tej notyce. Wiesz, też nie chcę, właśnie mówię, że nie chcę hitować, bo wiesz, taka muzyka też jest potrzebna do odmrożenia się troszeczkę. Czasem ja też, nie wiem, idąc gdziekolwiek, chcę sobie posłuchać, nie wiem, Kizo, nie wiem, czy znasz, nie? Tak. Jakby to też tekstowo nie jest wysoko, ale jednak gdzieś tam głowa się buja, mówię, dobra, akurat równo do kroku jest w porządku, ale jak naprawdę chcę posłuchać muzyki przez duże M, szeryfowe, pogrubione, no to jednak nie puszczę sobie tego, nie? A propos słuchania muzyki, to jest jedno pytanie w tej kategorii, zanim przejdziemy do twoich planów życiowych, o których się wysypałeś. Jak ty reagujesz na to, jak ktoś idzie z tubą przez ulicę lub przez chodnik i chcąc, nie chcąc, pozytywnie lub nie, zaraża tą muzyką innych? Stary, kup słuchawki. Czyli jednak. Naprawdę, jakby, wiesz, ja szanuję, jak głośniki są od słuchania, jak, wiesz, idziesz sobie na melanż gdzieś tam, na działkę, gdziekolwiek. Bierzesz, to jasna sprawa. Bierzesz głośnik, to jest jasna sprawa, jakby wiadomo, nie? Ale jeżeli... No nie każdy chce słuchać tego, czego ty słuchasz, wiesz, o co chodzi, jakby, wiesz, ja wsiadając do autobusu raczej... No, na takich tak, sytuacjach ochoty mówimy. Tak słuchać babci gadającej przez telefon, tak miałem ochoty słuchać, nie wiem, Kaliego z głośnika, nie, od jakiegoś mało lata, także no nie, nieważne, jakby to była muzyka, stary, załóż słuchawki. Albo przechodzisz przez pas i idziesz z chodnikiem, tak, bo to jest ta sama śpiewka, także... To samo, jakby nikt nie chce słuchać twojej muzyki, nie, jakby to jest twoja muza, spoko, puszczają sobie, ale wiesz, to nie jest szpan w dzisiejszych czasach, żeby, wiesz, sobie puścić muzykę. No właśnie, a czy to nie o to chodzi, że takiego JBL-a fajnie jest pokazać ulicą 3 Maja przechodząc? Przeważnie JBL nie da swoje pieniądze, ale... Nie wiem, czy jest się czym chwalić. W każdym razie, no tak jak mówię, jednak fajnie byłoby zainwestować w słuchaweczki, nie? Drogi Kevinie, zbliża się październik, podjąłeś decyzję przenosin do miasta seksu i biznesu, do Bydgoszczy. Brzydgoszczy. No, niektórzy w Toruniu mówią Brzydgoszcz, najczęściej. Niektórzy mówią tak. Mówią też, że Bydgoszcz śmierdzi, jakże... Nie zgadzam się z żadnym określeniem w tej kwestii. Zobaczę, będę na żywo, nie będę, wiesz, bawił się w jakieś internetowe przepychanki, bo to, tak jak mówiłem, to też się zanosi do osób. Nie ma co się wciągać, nie ma, wiesz co, ja mogę ci powiedzieć z perspektywy osoby, która mieszka akurat w tym drugim mieście, które jest po drugiej stronie barykady, czyli w Toruniu. O nie. Więc właśnie, dobrze nas dzieli stół, tak, nie? Tak, tak. I dobrze jest nie, od samego początku nie dać się wciągnąć w to. Bo jeżeli ty wykażesz wysoce daleką idącą neutralność w tym sporze, to będzie to dla siebie lepsze, bo na pewno za chwilę poznasz jakichś znajomych z Bydgoszczy, może nawet z Torunia, bo te miasta są przecież bardzo blisko siebie. I gdzieś to się będzie przebijało, przeplatało, ta wspólna niechęć. Myślę, że od samego początku warto nie wchodzić, żeby mieć suche nogi i się nie dawać. Wiesz, w sumie nigdy nie byłem osobą konfliktową. Szczerze mówiąc, mam to trochę gdzieś, mówiąc już ładniej. No stary, co to za różnica, w jakim mieście ty mieszkasz? Ja tam lecę na studia, nie wiem, czy tam będę mieszkał po studiach. Tam się dostałem, tam będę mieszkał na chwilę obecną i tyle. Ja równie dobrze mogę skończyć w Sosnowcu, w Radomiu albo, nie wiem, w Chicago, nie? Także nie ma to naprawdę dla mnie żadnego znaczenia, więc jakieś bójki tam internetowe, śmieszki. Wiadomo, pośmiać się można, pośmiać się trzeba umieć ze wszystkiego, ale gdzieś tam jest granica, są, wiesz, pewne rzeczy, no... Jasne. Których się nie przekracza, no bo wiadomo, humor jest śmieszny wtedy, kiedy nikogo nie obrażasz i, wiesz, jeżeli ktoś... Jeżeli na przykład, wiesz, ja mieszkając w Bydgoszczy rozmawiałbym z kimś z Torunia i żartobliwie coś tam sobie mówił, to okej, jeżeli nas to nie uraża, jakoś my wiemy, co robimy, nie? Ale jasne. Żeby to robić specjalnie, żeby komuś dowalić ze względu na to, że mieszka akurat tu, a nie gdzie indziej, no to jest, no, żenujący poziom po prostu. Idziesz na dziennikarstwo po to, żeby zostać dziennikarzem, być dziennikarzem, czy żeby po prostu studiować dziennikarstwo? Papier, nie, żartuję. Trochę też dlatego, że nigdzie indziej się nie dostałem. Nie no, czy składałem na filologię angielską, ale nie wyszło. Czemu idę na dziennikarstwo? Wiesz co, już od drugiej technikum myślałem o dziennikarstwie, bo ja skończyłem technikum z organizacji reklamy, także to też ma powiązanie. Jakieś ma, tak. Tutaj byłem na praktykach, także tak. Wiem, z czym to się je.
Interesuje mnie to. Zazwyczaj, wiesz, umiem pisać, znaczy nie mówię już teraz o tekstach, ale ogólnie umiem pisać, lubię mówić, jakby umiem wypowiadać się na jakieś tematy i tak dalej, także jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, no tak najbardziej jestem na tak. No i też interesuję się trochę, nie wiem, wszystkim po trochu, co się dzieje na świecie, więc myślę, że to jest kierunek przyjemny dla mnie. Nie? A w późniejszym etapie, gdzie byś chciał się ukierunkować? No, w jakiej sekcji, że tak powiem, oprócz gimnastycznej byś siebie widział? Chyba muzycznej, wiesz? Jednak, czyli jednak ta kultura muzyczna. No jednak muzyka to jest no wielka, ogromna prawda, rzecz mojego życia, także prawda, prawda. Nawet nie mówię o tworzeniu, po prostu wiesz, ja nie umiem wyjść z domu bez słuchawek, jeżeli mam gdzieś jechać, chyba że dziewczyna podwozi mnie samochodem. Pozdrawiam. To okej, okay, ale wiesz, jak mam gdzieś jechać autobusem, gdzieś się przejść, no to słuchawki na głowę, w domu słuchawki na głowę, cały czas muzyka, także no bez niej byłoby by ciężko, więc jakby samą przyjemnością byłoby dla mnie być dziennikarzem opartym właśnie stricte na tym temacie, nie? To tego ci życzę. By życie pozwoliło, wiadomo. Aha, tego ci życzę w 100%, żeby tak było, bo... A może będę raperem, nie wiem. Możesz robić to i to. Właśnie, mogę być raperem, mogę być jeszcze... Na przykład Radio Nowy Świat jest dobrym przykładem, gdzie... Mogę tatuować na przykład. Możesz. Radio Nowy Świat jest dobrym przykładem, gdzie na przykład... Przykładem, gdzie występują Kuba Badach, który jest na co dzień fantastycznym głosem, który potrafi grać na wielu instrumentach i jest po szkole muzycznej. A jest też Wojtek Waglewski z Fiszem, czyli tatuś z synem, którzy prowadzą audycję. No, także nie ma problemu. Jest chyba czwórka, jak pomyliłem. Jest czwórka też. Który prowadzi audycję numer raz. Tak, jest też. Także też jakby można robić wiele rzeczy. Ten typ MES 357, czyli tej drugiej odnodze po trójkowej, która odeszła, jest także absolutnie tak. Jestem fanem MES-a, także jak najbardziej łykam wszystko od niego. Jest sporo tych możliwości. No to dobrze, to drogi Kevinie. Myślę, że będziemy obserwować nie tylko twoją twórczość związaną z tym, co lubisz robić i z tym, co robisz coraz lepiej, ale też w kwestii dziennikarskiej, no to ja nic innego ci nie mogę powiedzieć, jak życzyć ci powodzenia i służę uprzejmie radą, jeżeli będzie gdzieś jakakolwiek tylko nić porozumienia, także śmiało, chętnie. To jest dobry zawód, to jest przyjemny zawód, jeżeli jest się człowiekiem, który w jakiś sposób sobie obrał tą drogę i mu się troszkę jeszcze poszczęści i będzie rzeczywiście pracował w zawodzie, to jest przyjemna praca. To jest tak, że to nie idziesz... Jeśli jesteś inteligentną osobą, to masz coś ciekawego do powiedzenia. Tak, absolutnie tak. Plus to, że ty masz takie poczucie, myślę, że nie każdy w swoim zawodzie to ma. Mam wrażenie, że większość tego niestety nie ma. Że jest zwyczajnie człowiekiem nieszczęśliwym z tego, co robi w danym momencie, a po co sobie w życiu frustracji dokładać. Kevin Fiałkowski był w jakże przemiłej, wielowymiarowej rozmowie, jak jego twórczość, który będzie opuszczał mury wocławskie na rzecz Bydgoszczy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.